Halo, zaczynamy nowy odcinek Heroesów. Cześć wszystkim. Słuchajcie, ja mam teraz odpalonego u siebie Skill Wheela, ale chyba go nawet wam pokażę, wiecie. Tutaj. O, proszę bardzo. O kurde, no to sobie zobaczycie, mimo wszystko. Spróbuję to zmniejszyć. Jak to zeskalować? Proszę mi pomóc. Dobra, chuj mu w dupę. To jest skill wheel. Będziecie go widzieć tak trochę średnio. Ale ogólnie cała zabawa polega na tym, że musimy dotrzeć do tej środkowej umiejętności, która jest niepowstrzymaną szarżą. Przy kontrataku bohater zadaje potrójne obrażenia. To jest z umiejętności kontratak. Bardzo miło, ale chodzi o to, jakie mamy umiejętności tutaj. Mamy tutaj do zdobycia, żeby odblokować sobie to, mamy dowodzenie, czyli te trąbki, obronę i... O kurczę, czekajcie. I tutaj magię światła. Proszę bardzo. I będziemy mniej więcej w to celować. Także to tyle słowem wstępu. Jeszcze może się przełączę na grę, co wy na to? Zobaczę. Tak, już jest ładnie, już jest gra. Wyzwanie. Dobrze, to sobie podziękujemy. Na szczęście mamy coś takiego w grze jak kalkulator zagrożenia, który nam mówi, czy obskoczymy w pierdol, czy nie. O, spójrzcie, tam jest... Ja strasznie lubię takie aranżacje. Najpierw sobie zbierzemy złoto. Patrzcie, tutaj są kościotrupy, które biednym chłopom przeszkadzają. Ale skoro są średni, to ja sobie na razie pozwolę od nich odejść. Jak widzimy, nie ma tu specjalnie jakichś wielkich przeciwników, więc nie musimy się jakoś spinać specjalnie o to wszystko. Halo. Horda średni. Dobrze, zaraz ich zaatakujemy, ale my najpierw idziemy do obserwatorium. Co? Wysoki. Dobra, muszę zdobyć więcej uczniów. To zawsze o to chodziło. Jak ma się za słabą armię, to oznacza, że ma się za mało strzelców. Zawsze, bez wyjątku. Chodźmy tutaj. Nie słuchajcie czasami komputera. Najważniejsze to gdzieś z boku. Znaczy ustawić strzelców na flanki i po prostu nie dać im zginąć. Czyli obstawić, powiedzmy. Przynajmniej na razie, nie? Bo potem powiedzmy, jak będę miał wybór dalej, w sensie będę się dalej bawił. Zazwyczaj lubię się skupiać na konkretnej jednostce, żeby jakoś albo zrównoważyć jej minusy, albo jakoś sprawić, uwydatnić jej plusy. O, w tym sensie. I na przykład lubię sobie zagrać w taki sposób, że przyspieszam krzyżowca i on podchodzi i zadaje miliard obrażeń. Lepsza logistyka brzmi dobrze. Tak, weźmiemy sobie lepszą logistykę, bo jest fajna, dokładnie tak. Tutaj mamy krzyżowców zbrojnych, znaczy krzyżowcy są ulepszeni. O, patrzcie, to jest trzecia ramka. Normalnie by jej nie było, bo gramy na innej wersji, ale że gra, znaczy normalnie gralibyśmy na innej wersji, więc by ich nie było. O to mi chodzi. Ale w naszym przypadku... Ulej dusza piekła nie ma. O, panie, trzeba zrekrutować tutaj wszystkich. Dobrze. Jak się wrócimy do zamku, to będziemy mieli wszystkie potrzebne jednostki prawdopodobnie. Po co ci nie umarli ze mną walczą? Ogólnie rzecz biorąc, mój ulubiony zamek to są właśnie nie umarli. Bardzo ich lubię, nie wiem dlaczego, po prostu. Chyba spodobała mi się na samym początku idea tego, że im więcej będziesz zabijać, tym więcej dostaniesz z tego profitu. Tak, to najlepsze wyjście. To jest chyba najlepsze. Niektóre z karawan nie mogą dotrzeć na miejsce. Pójdź im w dupę. Jedziemy dalej, potem się nimi zajmiemy. I tak nie możemy ulepszać jednostek, więc... Bo misja nam tego na to nie pozwala. Więc... Co to kogo obchodzi?
Aj, to jest specjalna umiejętność, tej deszcz strzał. Można robić jeże. Jak by to robiło? Dwa razy prawie trzeba nacisnąć. Dobrze, pamiętajcie o tym. Złote porady. Też mogę się bawić tym polem bitwy, powiedzmy. Jakby was to interesowało, ale... Zazwyczaj widok klasyczny jest tym uniwersalnym, którego się po prostu nie zmienia. Bo po co? Pisny. Prawdopodobnie... Tak, gość zginie. Ja myślałem, że on może do mnie podejść. I zamierzałem wtedy powiedzieć, że prawdopodobnie zginie w tej turze. Ale jak ma się okazać, że on jeszcze musi podejść, to zginie... To, że zginie, jest oczywiste w takim wypadku, no bo mamy 90 łuczników, którzy go rozstrzelają. Właśnie tutaj się pojawia to złudzenie, że ci łucznicy są po prostu najlepszą rzeczą, jaką cię może spotkać. W sensie w ogóle jednostki strzelające. O, patrz, panie. Dobra. Halo, a dlaczego nie mogę tędy? A, dlatego, że mam, powiedzmy, zagrodzoną drogę. To nic. To nic, bo już się odgrodziła. To nic, bo jedziemy sobie tam już. Zdobędziemy tych 100 łuczników i to tyle, wiecie? W sensie, że jedziemy już na nich. Przy okazji czyszcząc mapę. 93 tutaj się działo samemu. Ja pierdolę. O, jeszcze dostaliśmy poziom. Werbunek musimy mieć. Musimy mieć werbunek, bo tam było na skill wheelu. Możecie go sobie odpalić, to jest w ogóle aplikacja internetowa. Gramy w tym momencie rycerzem. Możecie sobie poczytać, które umiejętności co robią, jak to wszystko wygląda. To jest chyba najlepsze, co mogę wam zaproponować, bo takie pokazywanie wam tego skill wheela, jak go sobie nie mam ustawionego przed nagraniem, muszę się bawić za jego pomocą, to jest troszeczkę takie bezsensowne. Dobra, chodź tu. To są dziewice, to są jednostki lochów. To są te mroczne elfy. Tak zawsze na nie mówiłem z koleżkami. To były mroczne elfy, bo są jeszcze leśne elfy, oczywiście. I w ramach fabuły były przedstawione takiej tej scenariuszowej, bo tu są jeszcze scenariusze. W ramach właśnie scenariuszy były jeszcze przedstawione te. Były jeszcze przedstawione morskie elfy, które po prostu były leśnymi elfami, ale miały zamek nad wodą i po prostu z kumplami żeśmy zaczęli się dziwić. O Jezu, tu są jeszcze morskie elfy, jakaś nowa frakcja. Tak głupi, skończone. A tu nie, bo tak naprawdę tu nie ma nowej frakcji, po prostu na potrzeby kampanii, które sobie wymyśli. Że nazwie w taki sposób elfy. Idziemy. My będziemy czyścić tutaj wszystko, bo doświadczenie jest ważne. Bardzo nam się przyda. O. Chociaż wydaje mi się, że kampanię ludzi znam na pamięć, wiecie? Znaczy mniej więcej na pamięć, no. Wiem mniej więcej, jak to wygląda. Do tego stopnia, że... Chodźmy tu. No dobrze, może to jest chyba troszeczkę spoiler. Znaczy, to jest taki spoiler, że ja, człowiek, który nie lubi spoilerów, się zastanawia, czy to faktycznie jest spoiler. Pod tym względem. Ale mimo wszystko chyba po prostu nie będę mówił, bo nie wiadomo co. Wiecie, jak to jest. Mogę ewentualnie wam powiedzieć coś o świecie, ale głównie zakładam, że jestem osobą, która najmniej o tym wszystkim wie. Tylko tyle, co właśnie w tej grze mi coś powiedziano. Też parę moich domysłów. To nie jest moje uniwersum. Nie odnajduję się w nim tak dobrze, jak na przykład, nie wiem, w Warhammerze 40 tysięcy, w którym znam, prawda, wszystko. Bo tak ludzie mówią mi, że ja znam wszystko w uniwersum Warhammera i na pewno mają rację. Bo jestem bardzo oczytanym i bardzo... bardzo skromnym człowiekiem. Więc na pewno tak jest. Tak. Widzicie, i ktoś mógłby mi teraz powiedzieć, że
Właściwie można by było ustawić autowalkę. W sumie chociaż... Kurwa, ja powinienem to zrobić mimo wszystko, bo... Tak, to będzie trzeci odcinek już w tym momencie. I widzicie mniej więcej jak wygląda walka. I po prostu te jakieś cięższe, bardziej skomplikowane bitwy będę... O, magia światła, zajebiście. Bardziej skomplikowane bitwy będę grał samemu, nieważne co się stanie, nie? Szybka walka. Zaskoczy. Ale po prostu, no... Chyba już widzieliście, jak wygląda walka i tak kopiuj w play, tym bardziej... Robienie takiego kopiuj w play, tym bardziej, że co chwila nam przeciwnicy, komputer nam wygenerował samych zombie. Albo oni tutaj siedzą samemu. Samoistnie, zawsze. Bardzo możliwe. Tak czy inaczej, no w takim wypadku nie opłaca się jakoś specjalnie... O, patrzcie, straciliśmy dwóch łuczników. Nie, pierdolę. Jak gra się w tę grę, że się traci dwóch łuczników? Robimy w ten sposób. Rzucamy łaskę. Ach. Chociaż? Tak. I przepraszam, w jaki sposób tutaj można stracić łuczników? W jaki sposób da się tutaj mieć straty? Niech mi ktoś wytłumaczy, bo nie do końca wiem. O. Proszę bardzo. O. Nie ma problemu. Ale no tak, no bo komputer musi się ustawić na środku. Bo to jest optymalne ustawienie się w momencie, gdy bazuje się na jednostkach strzeleckich. Zapomniałem. No i zajebiście. I tutaj na przykład nie było problemu. Nie pamiętam, czy bohaterowie tutaj wykorzystują manę podczas autowalki. Mam nadzieję, że nie. Znaczy, w tym momencie i tak specjalnie nie czaruję, bo nie mam czym. Ale lepiej, żeby w przyszłości, jak będę grał magami, to żeby się nie okazało. To powtarzamy. Zresztą to są jednostki strzelające, a ja wiem, że na pewno każdy lubi oglądać jednostki strzelające w akcji. Co robimy w ten sposób? No niestety mają inicjatywy pierwsze. A w takich... Dobrze, już rozumiem, skąd wynikają te wielkie straty. Po prostu szkielety mają większą inicjatywę ode mnie. I tyle. No ja to rozumiem. Rozumiem, szanuję, ale... I tak musiałem się upewnić. A. Tutaj. Dobrze, po kolei. Ci są bliżej. Chuj, dobra, jebać się. Lepsze szczęście? Pomyślmy. Chcemy lepsze szczęście. Czy chcemy taktykę? Taktyka nam nie jest potrzebna, przynajmniej na razie, a jeszcze ją zdobędziemy. Mistrz odwołania? Zobaczę sobie, zerknę się. Odwołania i łask. Dobrze. W takim razie trafiliśmy na kolejną... Tak, na kolejny podzespół, który nam jest potrzebny. O, już maksymalny poziom. Nawet nie będziemy się tak bardzo starali o chodzenie gdzieś tutaj i zbieranie przedmiotów. Znaczy przedmiotów, poziomów, łapanie. Nie wiem, czy przedmioty przechodzą. Mogą nie przechodzić. No nie, to muszę zagrać. To muszę zagrać, bo ktoś tu ewidentnie puścił się biegiem za przeciwnikiem. A na to nie pozwolę. Chyba trzeba było użyć łaski. Tak. Jak coś, to mi walnie w chłopu. O nie. No i chłopów. Chłopów mogę tracić. Chłopów mi nie szkoda. Chociaż faktycznie już potrafię przypierdolić tymi widłami. Nawet Geralt z Wiedźmina. Wiedźmin Geralt znaczy. Się dał zajebać widłami przez wieśniaka. Więc nie powinienem tak hejtować. Dobra, chuj. Jedziemy już. Nie ma co. Pokażcie mi czas. Dobra, to my już dociągniemy do końca, wiecie? Po prostu, bo my tam przyjeżdżamy i nie wiem, mamy z nimi walczyć, czy mamy z nimi faktycznie pogadać? Nie wiem, jak to jest. Ja, tak czy inaczej musimy tam jechać. Bo się nie zmienia. O kurde. Dobrze, gryfy przy okazji. Co kurwa? Zgadzacie się dołączyć? No to
to już widać, że są specjalnie tutaj ustawieni, faktycznie. Przyznaję. To jest bardzo silna jednostka, mimo wszystko. Powtarzamy, bo musimy. Bo takie większe bitwy musimy powtarzać. Oblężenia. W oblężeniach teraz walczymy na neutralnym, ale zawsze się ustawia szybką jednostkę przed bramą. Znaczy latające się zazwyczaj ustawia po bokach. Jakiegoś kroczącego koleżkę ustawia się przed bramą, żeby miał najszybszy dostęp. Łucznika oczywiście gdzieś po boku i daje się mu jakąś obstawę w postaci powolnej jednostki. I się zaczyna grę. O kurde, dobra, łaskę mi daj. Troszeczkę łuczników ma, przyznaję. Wyjdę. Podejdź, kolego. Dokładnie tak, otworzył mi teraz bramę. W sumie, właściwie to nie ma żadnych latających jednostek, czyli nic mi nie zagrozi egzystencji mojego łucznika. Dlatego mogę sobie, o, na przykład strzelić tutaj. Mógłbym strzelić w łucznika, ale nie widzę sensu, ponieważ nie stanowi aż takiego zagrożenia. Tym bardziej, że zaraz do niego przylecę. O. Kurde. Już lepiej zaatakować. I teraz mam do niego zasięg. O to chodziło. O to chodziło. Dobrze. O, ale proszę mi w niego nie strzelać. To tak nie powinno wyglądać. Ten powinien dokładnie. Ten powinien załatwić tego. No. My teraz podlatujemy tutaj. Łucznik zaraz zginie w takim wypadku. Tego się teraz trzeba tylko pozbyć. Proszę mi zostawić moje gryfy. Dobrze. No i został łucznik. Łucznik nie przedstawia jakiegoś wielkiego zagrożenia. Aby tylko zszedł mi gryf z drogi. No bo tak troszeczkę zagradza. O, tak lepiej. Nie wiem, czy gryf by go samemu pokonał. Możliwe. Ale to już. Chociaż. Zginie teraz? Nie, nie zginie. Tamu jeszcze sobie daje po 4. No nie wiem. 4000 doświadczenia dostałem. Dość sporo. To powinno wystarczyć. Czas doprowadzić jednostki do Nikolaja. Będziemy pędzić, jakby sam Crackhawk deptał nam po piętach. I to tyle. Wiem, że Crackhawk występuje w trzeciej części, ale nie mam pojęcia, w którym miejscu. Musiałbym się ogarnąć. Przeczytajmy sobie jeszcze tylko. Tak jak się obawiano, zwiadowcy byli jedynie forpocztą większej armii demonów, która prowadzona jest przez Lorda Demonów. Wojska te plądrują Imperium, pozostawiając po sobie zgliszcza. Nadszedł czas pierwszej wielkiej próby dla Izabeli. Musi ona pokonać armię wroga w walce i zabezpieczyć teren wokół miasta Ashwood. Aby odnieść sukces, Izabela będzie musiała wykorzystać wszystkie talenty, które do tej pory zdobyła. Spoko, nie ma problemu, a my kończymy odcinek, cześć.